7:09. Rozmowa poranka. A dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest Maciej Pieczyński, publicysta Tygodnika do Rzeczy, rusycysta i ukrainista, także autor książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o pańskiej najnowszej książce Nie ma innej Rosji. Innej, czyli jakiej? Nie ma lepszej Rosji niż ta, która jest aktualnie, to znaczy nie ma Rosji demokratycznej, nie ma Rosji liberalnej, nie ma Rosji prozachodniej, nie ma Rosji takiej, z którą moglibyśmy jako Zachód, tak zwany kolektywny Zachód, jak to mówią Rosjanie, rozmawiać powiedzmy na równych prawach, po partnersku, w taki sposób, w jaki my na Zachodzie lubimy rozmawiać. No, nie ma takiej Rosji, o której marzą ci, którzy patrzą na Rosję przez pryzmat Aleksieja Nawalnego, przy czym sama postać Aleksieja Nawalnego no też krystaliczna nie była. No ale generalnie nie ma alternatywy dla obecnej Rosji. Wojna, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, to jest wojna Putina, owszem, bo Putin tę wojnę rozpętał, ale jest to również wojna Rosjan, przy czym nie wszystkich Rosjan, to też chciałbym od razu podkreślić, no ale jest to jednak wojna, którą Rosjanie w ogromnej większości z różnych powodów popierają również Putina i jego imperialną politykę, więc no, nie ma takiej Rosji, którą chcielibyśmy mieć jako sąsiada z pewnością, a już na pewno Ukraina by chciała taką inną, lepszą, liberalną, demokratyczną, nieagresywną, nowoczesną Rosję widzieć jako swojego sąsiada. Widzi pan na świecie taką pokusę, żeby wierzyć, że Rosja może być inna, że może być demokratyczna? Widzę pokus, znaczy teraz najbardziej aktualna to jest oczywiście pokusa pokoju. Czemu trudno się dziwić? 2,5 roku po rozpoczęciu tej wojny, w której oczywiście Ukraińcy są stroną, delikatnie rzecz ujmując, najbardziej poszkodowaną, no ale jednak wszyscy na Zachodzie w ten czy inny sposób się w ten konflikt angażujemy po stronie ofiary przeciwko agresorowi. O tym musimy cały czas pamiętać, że tutaj jest ofiarą, a kto agresorem, bo relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie pogarszają się i niektórzy zapominają o tym, kto tutaj jest prawdziwym agresorem. No ale jeśli chodzi o tę pokusę, mówię, przede wszystkim jest to pokusa dotycząca pokoju, pokusa tego, żeby tę wojnę zakończyć. Jest to pokusa w zasadzie o tyle zrozumiała, że no, Ukraina ma niewielkie szanse, niestety trzeba patrzeć na to realistycznie, na to, żeby odzyskać wszystkie tereny okupowane przez Rosję i w pewnym momencie ta wojna będzie musiała się zakończyć, ale oczywiście pokusa w niektórych środowiskach na Zachodzie dotyczy tego, żeby właśnie po pierwsze, żeby był pokój, żeby zawrzeć pokój z Rosją, żeby już nie musieć wydawać pieniędzy na tę wojnę, ale również właśnie, żeby rozmawiać z tymi liberalnymi, opozycyjnymi politykami, którzy w większości są albo na emigracji, albo siedzą w łagrach, w koloniach karnych, no albo tak jak Aleksiej Nawalny już nie żyją. Więc jest pokusa, żeby gdzieś tam szukać porozumienia z taką Rosją, tylko że taka Rosja nie ma szans objąć, znaczy tacy Rosjanie nie mają szansy objąć władzy na Kremlu i myślę, że ci ludzie, którzy na poważnie zajmują się sprawami rosyjskimi, zdają sobie z tego sprawę, że Rosja ma twarz Putina i nawet już po zakończeniu rządów Putina w ten czy inny sposób, to dalej ta twarz będzie w ten czy inny sposób agresywna, imperialna, może być łagodniejsza trochę, no ale nie będzie to twarz proeuropejskiego liberała z pewnością. Jest też jeszcze jedna pokusa, o której pisze pan w swojej książce, taka, żeby stawiać Rosję w roli obrońcy wartości konserwatywnych. Rosja jest konserwatywna w jakim rozumieniu? Jest konserwatywna, ale nie w takim znaczeniu, w jakim rozumiemy konserwatyzm zachodni. Rosja konserwuje inne wartości niż Zachód. Można na przykład twierdzić, że Rosja jest konserwatywna w tym znaczeniu, że jest chrześcijańska, w tym konkretnym znaczeniu, że jest prawosławna. Tyle, że prawosławie to jest tylko jedno z wielu narzędzi ideologicznych, których Kreml używa w swojej polityce wewnętrznej i zagranicznej. Więc nawet jeśli biorąc pod uwagę to kryterium prawosławne, no to jest też prawosławny konserwatyzm jest inny niż konserwatyzm katolicki, protestancki, szerzej zachodni. Więc ona konserwuje po części wartości prawosławne, ale oprócz tego też jest na przykład pierwiastek islamski we współczesnej rosyjskiej tożsamości. Ramzan Kadyrow to jest
jedno z najważniejszych postaci we współczesnej Rosji, najważniejszych pod względem symbolicznym, bo też no, nie ma co się łudzić, nie jest to człowiek, który zastąpi Putina, no ale jednak Rosjanie również, to znaczy inaczej może, no kadyrowcy walczą na Ukrainie, walczą no nie za prawosławną Rosję, walczą za, to jest dżihad dla nich, to jest walka ze zgniłym Zachodem, tylko z perspektywy islamskiej. Więc Rosja konserwuje generalnie wiele takich wartości, które są antyzachodnie, czyli na przykład fundamentalizm islamski. No wiadomo, Rosja też ma swoje problemy ze światem islamskim, ale część tego świata islamskiego sobie zagospodarowuje. Czeczenia rządzona przez Kadyrowa to jest tak naprawdę islamskie państwo w państwie rosyjskim, tak? No i ci muzułmanie kadyrowcy walczą na Ukrainie z szajtanami, czyli szatanami, tak? Ze zgniłym Zachodem, ale właśnie z perspektywy takiej muzułmańskiej. Inna sprawa, Rosja konserwuje wartości, może nie komunistyczne, ale konserwuje mit wielkiej wojny ojczyźnianej, wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem, czyli jest antyfaszystowska w swojej retoryce, ale tak naprawdę jest antyzachodnia, bo w rzeczywistości ten cały kult zwycięstwa, kult Stalina, o czym też można powiedzieć, to tak naprawdę jest kult zwycięstwa nie tyle nad tym, co my znamy, czyli największe zło w historii świata. Tym w pewnym sensie też, tak? No oczywiście Hitler jako taka figura największego zła w dziejach świata, z pokonania tego Hitlera Rosjanie też się cieszą, ale przede wszystkim cieszą się z pokonania, bo to ta radość daje im tak naprawdę asum do tego, żeby mówić, my jesteśmy najlepsi na świecie, bo my pokonaliśmy największe zło w historii świata, ale jednocześnie to największe zło w historii świata z perspektywy rosyjskiej to było kolejne wcielenie Zachodu. Hitler, tak jak wcześniej Piłsudski, Napoleon, tak jak Polacy na początku XVII wieku, jak rycerze niemieccy w wieku XIII, którzy najeżdżali ziemię nowogrodzką, z którymi walczył Aleksander Newski, też wielki bohater narodowy współczesnej Rosji, to tak naprawdę to wszystko to jest jedno zło. Zachód to jest jedno zło dla Rosji. Ten Zachód różne formy przybiera. Katolicką formę, protestancką, dzisiaj formę LGBT, NATO, hegemonii Stanów Zjednoczonych, ale właśnie Rosja konserwuje wszystko to, co jest antyzachodnie. Poza tym, jeśli chodzi o życie takiego, więc właśnie, jeszcze wspomnę o tym komunizmie, no bo z jednej strony jest ten mit wielkiej wojny ojczyźnianej, czyli mit tak naprawdę Armii Czerwonej. Poza tym mit, kult Stalina, który jest tak naprawdę takim no, najwybitniejszym przywódcą dla wielu Rosjan. Zresztą dosłownie, bo według badań Centrum Lewady przez wiele lat na szczycie rankingu najwybitniejszych ludzi nie tylko w Rosji, ale w całej historii świata był Stalin. Stalin jest ogromnie w Rosji popularny. Państwo rosyjskie jako takie, to znaczy Kreml, Putin, oficjalnie, że tak powiem, nie czczą Stalina, ale po cichutku godzą się na ten oddolny kult, a odgórnie na przykład relatywizują. Putin mówi o tym, że Stalin wielkim zbrodniarzem był, no ale też pokonał Hitlera. A poza tym nawet dobrze, że podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow, bo to było w tamtym okresie w interesie Rosji. Nieprzypadkowo mówię Rosji, bo Związek Sowiecki jest uważany, no oczywiście za państwo rosyjskie jest też częścią tej mitologii, tej polityki historycznej rosyjskiej. No i ostatnia rzecz dotycząca rzekomego rosyjskiego konserwatyzmu to są kwestie społeczne. To, że w Rosji jest bardzo liberalne prawo aborcyjne, Rosja Sowiecka, wiadomo jedno, znaczy pierwsze państwo, które zalegalizowało aborcję. Są też wysokie statystyki rozwodów. No społeczeństwo rosyjskie nie jest konserwatywne. Jedyne, co tak naprawdę jest takie ultrakonserwatywne w Rosji, ale to w takim cudzysłowie można powiedzieć, z przymrużeniem oka, no to jest kult siły. Wszystko, co się w Rosji wydaje konserwatywne, w rzeczywistości jest, znaczy wynika z kultu siły. Nawet homofobia, która, czy też niechęć do homoseksualistów, tutaj, że tak powiem, nie chcę jakoś ideologicznie podchodzić do tematu, ale tak bardziej na chłodno faktograficznie, tak? Czyli generalnie niechęć do homoseksualistów w społeczeństwie rosyjskim i w rosyjskiej retoryce też państwowej, ona w dużej mierze wynika z kultury więziennej, która swoją drogą też jest bardzo popularna w Rosji i z tego, że homoseksualista jest w tejże kulturze uważany za kogoś słabszego, więc nie chodzi tutaj o grzech homoseksualizmu, nie jest to uzasadniane właśnie z takiej perspektywy chrześcijańskiej, religijnej, tylko z perspektywy kultu siły. W Rosji największą wartością jest państwo, które musi być potężne, które musi być zdolne używać siły wobec własnych obywateli i wobec innych państw. No dobrze, a czy istnieje coś takiego jak rosyjska dusza?
Ciężko powiedzieć, bo to wszystko oczywiście zależy, jak pewne zjawiska interpretujemy. To też jest taki modny wytrych. Rosyjska dusza i wszystko może w zasadzie w sobie pomieścić. No na pewno tak. Zresztą jeden z bohaterów, Dymitr Karamazow, jeden z bohaterów ostatniej powieści Fiodora Dostojewskiego, który jest chyba najbardziej rosyjskim pisarzem, mówił o tym, że człowiek jest szeroki, nawet zbyt szeroki, abym go zwędził. I co prawda Dymitr Karamazow miał na myśli człowieka w ogóle. To była taka refleksja na temat natury ludzkiej, ale ona wiadomo, że bardzo dobrze pasuje do człowieka rosyjskiego, który jest w stanie właśnie pomieścić sobie wszystko. Może pomieścić sobie fanatyzm religijny, ale też taki fanatyzm ateistyczny, tak? Od fanatyzmu prawosławnego po fanatyzm ateistyczny, komunistyczny. Od jakiegoś cierpiętnictwa, no bo pierwsi święci rosyjscy, czy staroruscy wtedy jeszcze, Borys i Gleb, tak naprawdę zostali świętymi dlatego, że dali się zamordować swojemu bratu. I to cierpiętnictwo rosyjskie, ta zdolność do poświęcenia z jednej strony, a z drugiej strony zdolność do mordowania, do podbijania sąsiadów. Więc no, rzeczywiście ta rosyjska dusza polega na tym, że mentalność rosyjska czy kultura rosyjska pełna jest paradoksów wzajemnie wykluczających się czy idei, czy, ale to też wynika z irracjonalizmu rosyjskiego, którego no też nie ma co jakoś mitologizować, ale to jest, to funkcjonuje w kulturze rosyjskiej. Ona nie jest racjonalna, ona nie jest humanistyczna i ona opiera się na wielu paradoksach, które w sposób zaskakujący są łączone w kulturze rosyjskiej. To Iwan Wyrypajew, dramaturg rosyjski, który obecnie jest już obywatelem polskim, polskim reżyserem, mieszka w Polsce, potępia politykę Putina, mówił kiedyś o tym w jednym z wywiadów, że Rosjanin najpierw do ręki bierze siekierę, a potem Ewangelię. No i to wiadomo, to jest nawiązanie do twórczości Dostojewskiego, ale tak trochę jest z Rosjanami, że tam kultura, wielka kultura, o której możemy też mówić godzinami i to jest fakt, no, po 24 lutego 2022 roku kultura rosyjska, wielka kultura rosyjska nie zniknęła z powierzchni ziemi, ona dalej istnieje, ale ona dalej, tak jak niegdyś, łączy się z wielką zbrodnią. I tutaj też, no, my czasami wychodzimy z takiego założenia, że albo może być świat wielkiej kultury, albo wielkiej zbrodni. Albo Rosja morduje, albo Rosja tworzy wielką kulturę, ale Rosja robi jedno i drugie jednocześnie. Na Zachodzie to byłoby raczej niemożliwe. Zapytam o ten fatalizm, to godzenie się z losem, niezależnie jak trudny on jest i władzą, niezależnie jaka ona jest. Być może dziś to jest wygodna wymówka, żeby nie protestować, nie sprzeciwiać się władzy, która ogranicza wolność i wszczyna wojny. Może nie tyle wymówka, co znaczy ten fatalizm jest faktem. Ten fatalizm jest faktem, o tym kulturolodzy, badacze tej duszy rosyjskiej, czy może nawet nie, bo dusza rosyjska to jest takie pojęcie raczej publicystyczne, filozoficzne, tak? Ale jeśli mówisz ściśle naukowo, no to możemy mówić o mentalności rosyjskiej, której rzeczywiście immanentnym elementem jest, elementami są fatalizm, ta pasywność, bierność wobec losu i taka obojętność. Rosjanie, to nawet nie chodzi o to, że oni sobie wyszukują wymówki, że dobrze, no boję się walczyć z Putinem, więc nie wyjdę na ulicy, będę siedzieć w domu, tylko oni naprawdę, ich to nie obchodzi. Ich to nie obchodzi. Oni są, no może nie chciałbym powiedzieć, że tchórzliwi, no ale można, ale w zasadzie można tak powiedzieć. Oni się boją. Albo się boją, albo jest im to wszystko obojętne. To są dwie postawy, może ja bym powiedział, że są trzy postawy Rosjan wobec Putina. Rosjan tych, dzięki którym Putin jest w stanie prowadzić wojnę i rękami tychże Rosjan jest w stanie prowadzić wojnę z Ukrainą. Właśnie pierwsi się boją, więc nie wychylają się. Drudzy są obojętni, nie interesuje ich polityka i w zasadzie na każdą władzę by się zgodzili. Przyszłaby, oczywiście to jest political fiction, Ukraina podbiłaby Rosję, to niby zaczęli mówić po ukraińsku. A nie dlatego, że kochają wolność, kochają Ukrainę, kochają Zachód, tylko dlatego, że zgodziliby się na każdą władzę i nie są w stanie, czy nie interesuje ich sprzeciw wobec jakiejkolwiek władzy. No i trzecia grupa to są ci Rosjanie, którzy szczerze, otwarcie popierają politykę Putina i którzy szczerze uważają, że na Ukrainie są naziści, z którymi trzeba walczyć. I z kolei ci Rosjanie, to też można ich podzielić na takich, którzy powiedzmy sami chętnie wzięliby broń do ręki, a tymi, i tych jest większość, tych ostatnich, na szczęście, bo gdyby ich była powiedzmy mniejszość, gdyby Rosjanie mieli takie ogromne zdolności mobilizacyjne jak w latach 40., jak za Stalina, już pomijając, czy te zdolności wynikały ze szczerej chęci, czy z tego, że ludzie byli zmuszani, ale wtedy rzeczywiście były ogromne zdolności mobilizacyjne do walki z wrogiem. Teraz one są na szczęście, mimo wszystko dla Ukrainy niewielkie, no ale powiedzmy, że jest taka część Rosji,
Rosjan, którzy popierają politykę Putina, którzy kibicują wojnie na Ukrainie, ale z perspektywy fotela wygodnego oglądania telewizora, tak? Oglądania telewizji. W telewizji mogą oglądać wielkie sukcesy oręża rosyjskiego. I to jest dla nich w porządku. Z kolei tak? My w Polsce mamy taką tradycję buntowania się przeciwko władzy. I to jest dla Rosjan niezrozumiałe. Ja tutaj wywołam już wspomnianego przez pana Dostojewskiego, ale też Puszkina. Wywołuję ich dlatego, że w książce oni zajmują sporo miejsca. Ich postawa wobec władzy, ale też chociażby wobec tego polskiego buntowniczego ducha. Tak, Puszkin ma generalnie dosyć dobrą renomę, dobrą opinię w Polsce wśród rusycystów. Sam jestem rusycystą, więc też to obserwuję z bliska. No też dlatego, że miał taką łatkę liberała, demokraty, przy czym ten liberał, demokrata, europejczyk, zapadnik, czyli zwolennik zbliżenia z Zachodem, ona była dosyć powierzchowna, tak? Znaczy ta postawa. Puszkin był zwolennikiem pewnych liberalnych idei, ale jeśli chodzi o porządki wewnętrzne, tak? To znaczy o to, że Rosja wewnątrz, powiedzmy, system polityczny może być trochę bardziej zliberalizowany, ale wobec podbitych narodów powinniśmy być twardzi. No, z tego założenia wychodził Puszkin. No, a poza tym też był w nim ten typowy rosyjski imperialny kompleks. Czyli kiedy pisał wiersz o Szczercom Rosji na temat powstania listopadowego, no to pisał o tym, że czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie zleją morze, czy ono wyschnie. Tak? Czyli alternatywa jest taka, albo będziemy trzymać krótko za twarz Polaków i nie pozwolimy, czy generalnie jakikolwiek podbity naród, nie pozwolimy im się wyrwać na wolność, albo jeśli jeden naród wyjdzie na wolność, zaraz kolejne zechcą i się Rosja rozpadnie. A co do Polaków, to też jest taka mentalnościowa kwestia, bo Puszkin też pisał w tymże wierszu o Szczercom Rosji, kto zwycięży, dufny Lach czy wierny Ros, czyli już ten Puszkin, chociaż on był takim człowiekiem trochę bardziej z zachodniej ogłady, to mimo wszystko też sobie zdawał z tego sprawę, że Rosjanin to jest taki wierny, taki właśnie trochę pasywny, ale generalnie człowiek, który nie buntuje się przeciwko carowi, no a ten Lach, ten taki dufny, przesadnie ambitny, buntowniczy, i nawet Puszkinowi to się nie podobało, co dopiero Dostojewskiemu, który był takim właśnie typowym rosyjskim konserwatystą. Tutaj jeszcze może dodam, bo mówiliśmy o tym konserwatyzmie rosyjskim. U Dostojewskiego, czy generalnie u rosyjskich konserwatystów, jeszcze jest jedna taka kwestia, która nie pasuje do konserwatyzmu zachodniego. To jest wspólnotowość, kolektywizm, antyindywidualizm, przywiązanie do państwa, ale przywiązanie też do jakiegoś kolektywu. Niechęć do indywidualności. No coś, co naszym wolnościowcom prawicy wolnościowej absolutnie nie może się podobać. No i Dostojewski za to, o czym pani wspomniała, też Polaków nienawidził za to, że mają ten gen buntu, że nie potrafią się ukorzyć przed carem, upaść na twarz i generalnie przyznać, że dobrze, no przegraliśmy wojnę, przegraliśmy powstanie, przegraliśmy swoje państwo, a teraz będziemy wiernymi sługami władcy rosyjskiego, bo on zwyciężył, on jest taki wspaniały i w ogóle i powinniśmy się przed nim ukorzyć. No a Polacy zawsze się buntowali i ta buntownicza natura no do tej pory denerwuje Rosjan. No właśnie, Polska jest dziś dla Rosjan częścią Zachodu i należy do zachodniego kręgu cywilizacyjnego? Tak. Pod wieloma względami tak. Polska jest Judaszem Słowiańszczyzny, o czym Fiodor Tjutczew pisał w XIX wieku, czyli Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że Polska no, jest gdzieś tam w swoich korzeniach słowiańska, ale o tych korzeniach słowiańska, czyli z perspektywy rosyjskiej rosyjska, no, ale o tych korzeniach słowiańskich Polska już dawno zapomniała, bo się skatolicyzowała, zliberalizowała, zoktydentalizowała, stała się zachodnia. Więc Rosjanie wydaje się, że zdają sobie sprawę z tego, że nie mieliby szans na szerokie poparcie społeczne w Polsce. Wiedzą, że Polska to jest inna cywilizacja, że to jest już część Zachodu. Kiedyś była słowiańska, no ale się wyrwała na Zachód i tak naprawdę jest częścią Zachodu i taką najbardziej rusofobiczną, agresywną, antyrosyjską, podburzającą resztę Zachodu, tę bardziej tradycyjną część Zachodu, przeciwko Rosji. Inna sprawa, że też oni na nas patrzą jak na, znaczy z jednej strony patrzą na nas jak na takie małe państwo, które niewiele im może zagrozić, taki piesek łańcuchowy Zachodu, który warczy, szczeka i ciągnie ten łańcuch, ciągnie za sobą cały Zachód, ale w stronę Rosji, przeciwko Rosji, ale sam ten piesek nie jest w stanie Rosji ugryźć. To jest jakby jedna perspektywa. Druga perspektywa taka, że Polacy to przecież jest dawna Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita, tak jak w naszym polskim słowniku, to jest normalne określenie.
państwa, no to w słowniku rosyjskiej propagandy Rzeczpospolita to jest państwo imperialne. To jest to mocarstwo, które przez wieki rywalizowało z Moskwą o to, kto będzie panować w tym regionie. Więc oni też na nas patrzą jak na dawnego rywala, niegdyś równorzędnego, którego pokonali w pewnym momencie pod koniec XVIII wieku. Ostatecznie Polska próbowała wrócić do dawnej potęgi, ale i nie wyszło. Ale teraz nieprzypadkowo po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, moskiewska propaganda mówi Ukraińcom: słuchajcie, Polacy wam pomagają, a wiecie, jaki mają cel? No chcieliby oczywiście odbudować dawną Rzeczpospolitą. Chcieliby odzyskać Lwów. No właśnie, dla nas te wrzutki rosyjskie są kompletnie niezrozumiałe, wręcz czasami idiotyczne, a tutaj to jest na poważnie mówione, że Polacy chcą dokonać jakiegoś częściowego rozbioru Ukrainy. Myślę, że częściowo na poważnie. Wiadomo, że częściowo, no my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, możemy tylko spekulować, jakie motywacje tutaj decydują. Częściowo z pewnością jest to jakaś taka cyniczna gra, żeby podzielić Polskę i Ukrainę, bo przypominam, że to nie jest tylko tak, że Rosjanie nas straszą Wołyniem, Ukraińców straszą polskim imperializmem, a nawet częściej Ukraińców straszą niż Polaków. No więc nawet gdyby uznać, że ta cała narracja o agresywnej, antyukraińskiej Polsce, która chciałaby odzyskać Lwów, że to jest wymysł rosyjskiej propagandy, to sam fakt, że oni na to wpadają, że im to przychodzi do głowy, no to świadczy o tym, że gdzieś tam to funkcjonuje w ich świadomości, ta imperialna Polska, że gdzieś tam potencjalnie ta Polska jest takim straszakiem dla nich. Ta Polska imperialna, Polska, która mogłaby wrócić do dawnej imperialnej potęgi i znów Rosji zagrażać. I tu niestety, ale kończyć. Ja mam nadzieję, że naszą rozmową pobudziliśmy apetyt na przeczytanie tej książki, bo te wszystkie wątki państwo w książce znajdą. W książce Nie ma innej Rosji, a jej autor Maciej Pieczyński był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.